I'm breaking into the Panda King's compound. I think I've figured out a way to get to the top of that giant statue, but unfortunately it's obstructed by this reinforced ceiling hatch. No problem. They seem to have plenty of firepower around here. I'll just have to find a few more treasure keys to get at it. No gdybyśmy robili wtedy świat Maxota, no to tak szczerze byłoby lipa trochę. Aha, i on tutaj tylko potrzebuje 3 klucze. Czyli mało mamy poziomów w tym świecie. Wow. Trochę zaskoczony jestem. Spodziewałem się, że trochę więcej będzie, ale spoko. The King of the Hill. Ale wiecie co? Poczekajcie sekundkę. Wait a second. No dobra, jestem. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. No i dobra. Zobaczmy, co ten poziom będzie na nas tam, nie wiem. Co on dla nas będzie miał, ten poziomik. Murray's all fired up to make the run for the key. While on the blasting station, use the left analog stick to aim and the square button to fire. Right on. I'll keep him covered. Aha, czyli to jest poziom z Murrayem. Musimy znowu mu dupę ratować, co nie? Oczywiście, że tak. No. To lecimy wtedy z koksem. Szkoda, bo myślałem, że to jakiś... Wow. Tak, i przez to, że Murray ginie, to my również życie tracimy, okej. Lipa. W każdym razie troszeczkę sądziłem, że to będzie inny typ poziomu i troszeczkę taki, wiecie, bardziej oryginalny. Znaczy, nie mówię, że to jest coś złego, że mamy tą samą mechanikę, którą już mieliśmy, ale... Mogliby tutaj coś nowego wprowadzić po prostu, takim mym skromnym zdaniem. No dobra, i co? Dobra. Ładnie. Sorki, że tak nic nie mówię, ale tutaj staram się w miarę skupić, bo nie chcę tego robić po 5000 razy, nie widzi mi się to. I widzę, że teraz chyba Murray dobiegł do końca. To nieźle. Niezłe dymy. No, dawaj, Murray. Co? A, faktycznie, tam u góry. Jezus Maria, naprawdę. I wszystko od zera najgorzej, no nie. Dobra, jesteśmy w sumie tu, gdzie jesteśmy. I teraz pełne skupienie. Dobra, mamy to. 63%. Jezus Maria, naprawdę. Matko Boska. Nie sądziłem, że to powiem, ale już jestem zadowolony, że to zaliczyłem, nie? Inside the Stronghold.
Jestem już zadowolony, bo naprawdę to, co tutaj było, to było solidne przegięcie pały, ale dobra. Nie ma co. Lećmy w takim... Wow! He, mam podkowę, frajerze, i co teraz mi zrobisz? Widzisz? Ja cię porobiłem w 2 sekundy, śmietniku. The use and fall. Dobra, lećmy w takim razie na nasz pierwszy oficjalny poziom. Taki, wiecie, platformowy, bo tamto to było, wiadomo, dostanie się tutaj sekcja Mareya. 64%, mamy 30 butelek. Okej. Okay. 30 butelek. Zaczynamy w sumie, jakże ten piękny, orientalny poziom. Nie, naprawdę, klimat tego poziomu jest całkiem spoko. Fajna taka świątynia. O, jeszcze przez okno wchodzimy. W sumie to tak... Hold down the circle button to drop out of sight. While invisible, nothing can see you. Not lasers, not searchlights, not guards. Oh, and if the guards already see you, then the invisibility trick won't work on them. Oczywiście Bentley musiał mi tutaj przerwać. Chciałem tutaj powiedzieć, że oczywiście wygląda to wszystko fajnie, bo przecież w Chinatown i w wielu innych takich azjatyckich krajach to nie wchodzi się drzwiami, tylko oknami. Nie wiem, czy wiecie. Drzwi to jest takie właśnie nasze, znaczy w ich świecie to jest okno. I to jest coś, czego ja bardzo w Slay jedynce nie lubię, czyli bugująca się kamera, ponieważ kamera powinna iść za postacią, a w tym wypadku tego nie zrobiła. Czemu? Nie wiem. Humory. Temu. O, możemy coś zrobić takiego, o. Jesteśmy niewidoczni. Ale cię porobiłem od tylca, frajerko ty. Albo frajerze, bo zależy, czy to jest on, czy ona. Chociaż tutaj zaryzykowałbym stwierdzenie i bardziej bym powiedział, że to jest ona, aczkolwiek... Wiadomo, w takich azjatyckich krajach to nawet faceci mogą się przebierać za kobity, więc no. I nie sugeruję tutaj niczego innego, tylko po prostu wiem, że tak może być. Bo kultura azjatycka też może tym się prezentować. Ale nie musi. Zastanawiam się, jak się tam można dostać. Jest tutaj jakieś przejście? Do tego ziomka? Chyba jest. Mi się wydaje, że jest. Tam byśmy musieli się jakoś dostać. Spróbujmy może. Może tam jest jakieś przejście, o którym ja nie wiem. Nie ma tutaj niczego innego? Jak najbardziej nie ma. Zatem, skoro nie ma, to jak ja mam się tam dostać? Nie wiem, ktoś coś wie? A, no, fajnie. Nawet nie zdążyłem, nie wiem, odskoczyć czy nic w tym stopniu, po prostu Sly stwierdził, że se spadnie, no ale... Mogłem się po Sly'u w sumie w tej gierce spodziewać, że tak będzie. Podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie można się dostać tam do góry, to jest tylko kwestia czasu, więc lećmy w takim razie dalej. I omijmy na razie tamtego typa i butelki, trudno się mówi. Może najlepiej wsłuchajmy się też w soundtrack, bo jest całkiem spoko. Naprawdę. Dobra nuta. O, i będąc niewidzialnym mogę też unikać. A to ci dopiero ciekawostka. Tak to bym normalnie oberwał, ale wiecie. Jestem niewidzialny, więc ciężko o to, żebym oberwał. Skoro nie widać mnie. Ani nie czuć.
Co też jest ważne. Nic? Wszystko zebrane? Dobra. A, i powtórka z rozrywki, oczywiście, że tak. Bo jak żeby inaczej. A i ta, teraz ułamanym dachem się dostaniemy, proste. Przez chwilę myślałem, że trzeba będzie tutaj kombinować na jakieś różne sposoby, ale widzę, że jednak nie, więc całe szczęście. Bo nigdy nie wiadomo, jak mogłoby to się skończyć. Tu widzę, że checkpoint to mamy. Nice, nice. Tam mamy dalszą część monetek. Ale powiem wam, że Murray to jest taki leniwy spaślak, bo zobaczcie. My wykonujemy czarną robotę, a on sobie, kurde, grzeje dupsko teraz w naszym tym samochodzie. Co nie? Tak teraz mnie taka rozkmina luźna wzięła, że on sobie teraz pewnie grzeje dupsko. A my musimy zapieprzać. Ja wiem, że to jest oczywiście sprawa Sly'a w tym wypadku, no ale no kurde. Czekajcie, jak to zrobić, żeby pobić tamtego patafiana? Trzeba się chyba skradać tutaj. O, coś takiego. Patrzcie. Haha. I co, po co ci to było? Po co ci to było wszystko, co? No i przy okazji podkowę mamy i życie. W sumie to nawet... Nie, czekajcie, jedno życie. Przez chwilę chciałem powiedzieć, że dwa życia mamy, ale... Zapominam, że w tej gierce 100 monet to nie oznacza życie, tylko podkowę złotą. Znaczy złotą, srebrną. Gdybym miał wcześniej srebrną, to bym miał teraz złotą i to by było fajne. To by było fajne! A, tu klucz mamy, dobra. Ale klucza jeszcze nie chcemy. Wow. Ty, ona jest podobna do Karmelity, ta typiara. A, bo dobra, raczej mi się coś wydawało. Przez chwilę myślałem, że to Karmelita w takim swoim chińskim stroju. Ponoć Karmelitą gramy też w trzeciej części, więc... Tej trochę gorszej, według mnie. Nie, bo serio, trzecia część to taka nudna strasznie. Ja se trochę zagrałem i jakoś nie wciągnęła mnie. Bardziej czwórka mnie wciągnęła i dwójka. A jedynka i trójka to są takie jakby właśnie gierki, które... Wiecie, pierwsza to wiadomo, ta, którą teraz ogrywamy, to początki serii, więc tutaj można to wybaczyć, że wyszło jak wyszło, bo nie do końca mieli jeszcze pomysł na content. No ale w przypadku trójki to już wydaje mi się, że pomysł jakiś był, a czy został on wykorzystany, no nie powiedziałbym. Tam widziałem butelki, więc sorry, ale nie mogę tego tak ominąć. Trzeba zbierać łupy, jak to mawiają, tylko jak ja mam tam się dostać? Chyba, że będzie tutaj jakiś powrót, no to wtedy easy, ale jak nie będzie, no to... To Lippenstein trochę. Dobra, wydaje mi się, że powrót tutaj będzie. Więc możemy śmiało iść dalej, do checkpointu. Do checkpointa. Ile mamy żyć? Jedno, dobra. Tam mamy safe. I uwaga na laser. Tutaj to już mi się bardziej kojarzy z takimi właśnie filmami akcji pokoju James Bond, gdzie James musiał też ten... w taki właśnie sposób laserów omijać. Żeby nie było, że w dupsko dostanie i alarm się włączy. To coś takiego widzę, że tutaj zastosowali również w Sly'u. Co jest jak najbardziej spoko. No dobra. 20 na 30, czyli jeszcze tylko 10 butelek nam zostało. Buteleczek. Wow. Żyćko wypadło. A to ci dopiero, kurde, nowość.
A co tu mamy? Sly, this pagoda is some kind of huge gunpowder production plant. Judging by the scale, the Panda King must be making... Da, dobra, tam jest dalsza część poziomu, ja jeszcze nie chcę tej dalszej części poziomu robić. Wolałbym mimo co skupić się na czymś innym. Chociaż chyba nie ma wyjścia, chyba muszę. Ta. Chociaż czekajcie. Nie, można wyżej wejść, widzicie? A tutaj safe jest. No i butelka. Dobra, teraz możemy iść tam na pokój laserowy. Czyli ominąłem z jakieś... No, sporo butelek. Najgorzej, fuck. Dobra, no niech będzie, zapiszmy sobie, lećmy wtedy dalej. Szkoda trochę. No ale dobra, trudno się mówi. Nie ma też co przeginać pałki. Zobaczmy wtedy następny poziom, najwyżej się tutaj cofniemy po pokonaniu bossa. Czas na Flaming Temple of Flame. ...25 butelek, dobra, tutaj troszeczkę lepiej jest. O, widzę tutaj, że grubas na samym starcie nas chce zaatakować. Ha, 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 twoje niedoczeki. Chciałem powiedzieć twoje niedoczekanie, no. I swoją drogą muzyka również jest tutaj całkiem spoko, chociaż względem tego, co było poprzednim razem, wydaje mi się, że troszeczkę gorsza. No ale to jest tylko takie moje subiektywne zdanie, zresztą posłuchajcie sobie sami. No, wydaje mi się, że jednak poprzedni soundtrack był trochę lepszy, ale ten też w sumie nie jest taki zły, więc nie popadajmy w skrajności, Samo jakby, sam koncept poziomu jest również też całkiem spoko. Wydaje mi się, że to jest trochę nawet lepsza wersja poprzedniego poziomu. Tamten poziom w sumie zły nie jest, ale powiedzmy sobie szczerze, trochę wad ma. Jak chociażby to, że... Auć? Jak chociażby to, że auć.